nie ma znaczenia, jak duża jest produktywność fabryk. Nikogo nie będzie stać na kupowanie czegokolwiek. Takie zjawisko określa się jako wewnętrzna sprzeczność kapitalizmu. Wbudowane w system kapitalistyczny mechanizmy nieuchronnie muszą doprowadzić do rozsypania się całej struktury. Zresztą sam fakt, że automatyzacja i zmniejszenie zatrudnienia zwiększają produktywność, powinien nas zmusić do całkowitej zmiany patrzenia na gospodarkę i zakwestionowania jej podstawowych założeń. System monetarny dosłownie hamuje możliwość osiągnięcia maksymalnej produktywności w każdym sektorze w imię przestarzałych zasad. Co w sytuacji, kiedy połowa ludzkości żyje za mniej niż 2,5 dolara dziennie, zakrawa niemal na zbrodnię wobec ludzkości? Zadajmy sobie takie pytanie. Czy powinniśmy skupiać się na tworzeniu nowych miejsc pracy bez względu na jej rzeczywistą przydatność dla społeczeństwa, czy raczej powinniśmy skupiać się na optymalizacji metod produkcji i osiąganiu obfitości? Wiemy, że jedno wyklucza drugie. Ludzie nie mogą konkurować z maszynami pod względem wydajności. Wybór obecnych rządów stoi w sprzeczności z logiką, gdyż umyślnie hamuje się potencjał społeczny i technologiczny w celu utrzymania obecnego stanu rzeczy. Nauka mogłaby nawet jutro uwolnić nas od konieczności wykonywania większości trudnych prac, pozwalając zająć się czymś naprawdę twórczym i kreatywnym. Ale my trzymamy się kurczowo przestarzałych struktur. Czego się boimy? Jest jeszcze coś, co blokuje postęp i osiąganie optymalnej produktywności. Jest to zasada: mniejsza dostępność równa się większy zysk. Jeśli coś jest rzadkie, można za to żądać więcej pieniędzy. Gdyby na przykład w Ziemię uderzyła wielka fala elektromagnetyczna i mój komputer zostałby ostatnim tego typu sprzętem na Ziemi, mógłbym zażądać jakiekolwiek sumy, a ludzie zabijaliby się, choć na niego popatrzeć. Rzadkość jest sztucznie generowana i utrzymywana w celu zwiększenia zysku. Pytajcie rolników, którym płaci się, by nie siali. Pytajcie pracowników firmy DuPont, którzy zostali przymuszeni do obniżenia trwałości pierwszych pończoch i rajstop, bo te za wolno się niszczyły. Pytajcie producentów drukarek, komórek, pralek. Przykłady można mnożyć. Polecam film Spisek żarówkowy, który szerzej omawia to zagadnienie. Patrząc na to wszystko z szerszej perspektywy, trzeba zauważyć, że nie tylko ograniczenie dostępu oznacza większy zysk. Ogólnie więcej chronicznych problemów równa się większe zyski. Na rozwiązywaniu problemów mało kto zarobi, choć skorzysta wielu. O wiele opłacalniej jest pozwolić problemom trwać w jakiś mniej lub bardziej kontrolowany sposób. Najbardziej dramatycznym tego przykładem jest sektor zdrowotny. Co by się stało z przemysłem farmaceutycznym, miliardowym biznesem chemioterapii i innymi dochodowymi gałęziami medycyny, gdyby istniał sposób na przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłych chorób? A wierzcie mi, takie sposoby istnieją. Przykro to aż mówić, ale lekarze nie są gdzieś od tego, by wyleczyć ludzi, ale jedynie by ich leczyć. Oby jak najdłużej i oby przy użyciu jak najdroższych technik i leków. To przecież napędza wzrost gospodarczy, gdy zwiększa liczbę konsumentów leków i usług medycznych. Nie zrozumcie mnie źle. Wcale nie chcę przez to powiedzieć, że lekarze to moralnie zepsuci ludzie. Nic z tych rzeczy. Zasady gry obecnego systemu zmuszają wszystkich, bez względu na zawód, do utrzymywania sytuacji, w której nasze usługi są cały czas potrzebne. System monetarny z powodów, które wymieniłem już wcześniej, motywuje ludzi, by chowali do szuflady wszystkie naprawdę wyniki naprawdę przełomowych odkryć, ponieważ odebrałyby im pracę, a co za tym idzie, środki na życie. Zastanów się teraz przez chwilę, jaka byłaby twoja reakcja, gdyby twój kolega z pracy, bez względu na to, gdzie pracujesz, przyszedł do ciebie i powiedział tak: słuchaj, rozwiązałem to. Dzięki mojej technologii już nikt nigdy nie będzie potrzebował korzystać z naszych usług. Teoretycznie powinien to być powód do świętowania, ale niestety w obecnym systemie wartości działa to wręcz odwrotnie. Kiedy dotrze do nas, to jakie mamy możliwości, jak bardzo obecny system je hamuje, oraz że z punktu widzenia dzisiejszej gospodarki bardziej zgodne jest podsycanie ludzkiego niezadowolenia i cierpień, zrozumiemy, że te setki tysięcy umierających z głodu ludzi, rosnąca liczba slumsów i bezdomnych i wszechobecna bieda
nie są jakimś naturalnym zjawiskiem spowodowanym jakimś naturalnym biegiem rzeczy czy brakiem zasobów naturalnych. Wtedy będziemy mogli zobaczyć, dlaczego wpłata jakiejkolwiek sumy na cele charytatywne może uśpi nasze sumienie, ale żadną miarą nie naprawi problemu. Na świecie istnieje niezliczona ilość grup i organizacji działających na rzecz walki z biedą, nierównością społeczną i tym podobne. Żeby nie było, uważam, że ludzie w nich pracujący są wspaniali i wykonują kawał dobrej roboty. Bez nich świat byłby o wiele gorszy. Ale czy rozumiesz mnie, kiedy mówię, że próba naprawienia tak zdegenerowanego systemu od środka nie może się powieść? Niestety od wielu lat wspaniali i zaangażowani ludzie walczą bezskutecznie z tą hydrą, której co chwila wyrastają kolejne włody. Od ilu lat mam takie grupy walczące z biedą? 50, 100, 200, może 1000 lat. Mam złe wieści, pomijając jakieś tymczasowe sukcesy, ogólny wynik to jednak porażka. Czy wiesz, że w roku 1960 różnica między przychodami najbogatszych 20% populacji, a najbiedniejszymi 20% wynosiła 30 do 1? Do roku 1998 różnica ta wzrosła do 74 do 1. Jeśli rzeczywiście zależy nam na zwalczaniu tych wszystkich problemów zgodnie z tym, co mówiłem, trzeba pozbyć się źródła problemu, a nie oganiać się za symptomami. Zanim przejdę dalej, chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię, która wprowadza wiele zamieszania. Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Nie ma jednej grupy osób odpowiedzialnej za całe zło tego świata. To nie złe korporacje, czy skorumpowani politycy, czy jakieś tajne rządy są przyczyną wymienionych przeze mnie problemów. To także są tylko symptomy. Nawiasem mówiąc, pieniądze to także problem wtórny. Podstawowym źródłem problemów są wartości, na jakich zbudowany jest system i zachowania, które są przez niego generowane. Większość niemoralnych, kryminalnych zachowań jest tylko formą adaptacji do chorych zasad, jakimi rządzi dziś świat. Ty, ja, szef korporacji, polityk i wszyscy inni jesteśmy produktami naszego otoczenia. To znaczy, nasze wartości odzwierciedlają wartości środowiska, w jakim żyjemy. Teraz chciałbym, abyśmy odstawili wszystko, czego nas uczono na temat funkcjonowania społeczeństwa i rozważyli takie pytanie. Jakie są podstawowe czynniki zapewniające ludziom zdrowie i spełnienie życiowe oraz jak możemy zorganizować system, który zapewni spełnienie potrzeb wszystkich ludzi oraz zadba o środowisko naturalne dla nas i dla przyszłych pokoleń. Cały czas musimy też pamiętać o tym, że żyjemy na planecie o ograniczonym liczbie zasobów. By być w stanie odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw przeanalizować kwestię potrzeb ludzkich. Czym one są? Od wieku filozofowie rozmyślają nad tak zwaną naturą ludzką, szukając elementów wspólnych dla wszystkich z nas. Ta debata jest oczywiście nadal nierozstrzygnięta i rodzi się w niej od różnego rodzaju spekulacji. Jeśli jednak przeanalizujemy prawdziwe ludzkie potrzeby, jesteśmy w stanie zidentyfikować rzeczywiście uniwersalne cechy wspólne całej populacji ludzkiej. Nie trzeba tłumaczyć, że bez odpowiedniego wyżywienia, czystej wody i świeżego powietrza czeka nas śmierć. Połknięcie rtęci spowoduje drastyczne pogorszenie zdrowia. Niedobór witamin u dzieci może zaś spowodować zahamowanie rozwoju czy odpowiednio naprawionego systemu odpornościowego. Mówi się również o biopsychiczno-społecznej naturze ludzi. Oznacza to, że jesteśmy powiązani ze swoim środowiskiem na wiele często subtelnych sposobów. Dla przykładu kobieta z zaawansowanej ciąży, która doświadcza potężnego stresu, dosłownie zalewa układ nerwowy swój i swojego dziecka kortyzolem lub też inaczej hormonem stresu, wpływając negatywnie na rozwój płodu, które dopiero dostraja się do otruczenia. To samo dzieje się z dzieckiem w ciągu pierwszych 2 lat życia. Jeśli w tym czasie dziecko wystawione jest na działanie silnego stresu, cierpienia i bólu w sposób przewidywalny, zwiększy to jego podatność na uzależnienia i agresywność. Ostatnie badania naukowe dowiodły, że nawet brak kontaktu fizycznego w pierwszych momentach życia może doprowadzić do śmierci. Mówiąc o ludzkich potrzebach, nie możemy już dłużej traktować elementów psychicznych, emocjonalnych i środowiskowych jako coś drugorzędnego. Jesteśmy wszyscy połączeni ze sobą społecznie i środowiskowo w sposób mierzalny i złożony, więc jeśli jako społeczeństwo chcemy kształtować jednostki zrównoważone zarówno psychicznie, jak i fizycznie, wtedy cały system musi być zaprojektowany tak, by spełniać wszystkie
biopsychiczno-społeczne potrzeby. Nie możemy także zapomnieć o mądrym i zrównoważonym zarządzaniu naszą planetą, które dostarczy nam niezbędnych zasobów oraz o pewnym porozumieniu społecznym, które pozwala jednostce spełniać się w życiu, nie odbierając tej możliwości innym. Tak więc, rozumiejąc te podstawy, jak możemy zorganizować dobrze funkcjonujące społeczeństwo? Tutaj dochodzimy do konceptu nowego modelu z gospodarką opartą na zasobach, z angielskiego Resource-Based Economy, w skrócie RBE. Model społeczno-gospodarczy, jakim jest RBE, wyrasta z naszego obecnego zrozumienia natury ludzkiej i świata oraz w sposób bezpośredni odpowiada na mówione przez chwilę zapotrzebowanie. Pozwala na najbardziej optymalne zaspokojenie całego wachlarza ludzkich potrzeb. Dodatkowo RBE jest w stanie zrobić to w sposób zrównoważony, pod uwagę ograniczenia naszej planety. Model społeczno-gospodarczy, jakim jest RBE, wyrasta bezpośrednio ze zrozumienia dwóch podstawowych praw natury. Wszystko podlega zmianie, wszystko jest ze sobą połączone. Zgodnie z pierwszym prawem RBE przyjmuje zasadę, że wszystko jest zmienne, ponieważ wciąż jest co odkrywać. Drugie prawo jest nieuznaniem faktu, że świat składa się z niezliczonej ilości systemów, które wpływają na siebie wzajemnie. Księżyc wpływa na Ziemię, a Ziemia na Księżyc. Tak samo to, co dzieje się z drugim człowiekiem w Ugandzie, nie pozostaje bez wpływu na to, co dzieje się z nami. Może zabrzmi to ekstremalnie, ale żyjemy w reżimie dyktatorskim. I nie chodzi mi tutaj o Amerykę czy rządy Tuska. Natura jest dyktaturą, a jej prawa obowiązują każdego. Nieważne, jakie jest twoje zdanie na temat grawitacji. Nawet jeśli w nią nie wierzysz, to i tak nie jesteś w stanie zacząć chodzić teraz po suficie. Dlatego też jedynym właściwym podejściem, jakie można pobrać, jest organizacja systemu względem naturalnych praw, a nie ludzkiego opinii. Podążając tym tokiem myślowym, obierając za cel maksymalizację wydajności i dobro wszystkich ludzi jako jednego gatunku, jesteśmy w stanie zorganizować system, który nie opiera się na nieistotnych opiniach. Trzy najistotniejsze elementy takiego systemu to monitorowanie i zarządzanie zasobami całej planety w czasie rzeczywistym, czyli musimy posiadać dokładne dane na temat ilości i lokalizacji wszystkich zasobów. Samo zdobycie informacji będzie tylko pierwszym etapem. Następnie trzeba będzie obliczyć i śledzić szybkość ich używania oraz odnawiania i to właśnie nazywa się dynamiczną równowagą, do której musimy dążyć. Po trzecie, istotne jest strategiczne planowanie. Drzewa mają pewien cykl wzrostu. Jeśli będziemy ścinać już szybciej niż odrastają, wtedy system będzie niestabilny, niszczący dla środowiska i ludzi. Najlepszym przykładem takiej nieodpowiedzialności jest właśnie system monetarny, który wymaga nieustannego wzrostu konsumpcji, by napędzać tak zwany wzrost gospodarczy. Przecież rzeczywistym celem gospodarki jest by dobrze gospodarować, to znaczy zarządzać i być strategicznie wydajną i zrównoważoną. W rzeczywistości dzisiejszy system jest antygospodarczy. Idąc dalej, aby efektywnie zaspokajać całe spektrum ludzkich potrzeb, działając na ograniczonej planecie, wykorzystanie surowców musi być zorganizowane strategicznie. Obecnie się w ogóle się tego nie robi. Jest wręcz odwrotnie, panuje chaos. Każdy próbuje zarobić jak najwięcej, eksploatując naturę. Nadal niewiele poświęca się także uwagi temu, co dzieje się z produktami po ich wyrzucaniu, przez co w większości kończą na piętrzących się górach śmieci. Wszystkie te elementy, optymalność, efektywność, ograniczona ilość zasobów, recykling, strategiczne zarządzanie muszą być wzięte pod uwagę podczas projektowania dobrego systemu. W prawdziwej gospodarce chodzi o to, co jest najwłaściwsze z naukowego punktu widzenia, a nie co jest opłacalne dla jakiejś korporacji, by mogła konkurować na rynku. Każde działanie niespójne z naszą obecną wiedzą na temat maksymalnej efektywności i zrównoważonego rozwoju jest zwykłym zaniedbaniem. Zrównoważony system musi być również oparty na współpracy, a nie współzawodnictwie. Zostało to już wielokrotnie naukowo udowodnione, że współpraca przynosi więcej korzyści niż rywalizacja i to wszystkim stronom. Pomijam tutaj tak ekstremalne sytuacje, w których na przykład musiałbym z kimś walczyć o ostatnią kromkę chleba w okolicy, gdyż przy obecnym zaawansowaniu nauki i techniki
byłaby to niesamowicie rzadkie, byle czysto hipotetyczne sytuacje. A i wtedy współpraca byłaby opcją wartą rozważenia. Kolejny element systemu to omawiana już przeze mnie automatyzacja pracy. Według wszelkich przesłanek logiki wdrażanie automatyzacji będzie tam, gdzie jest to możliwe w taki sposób, by ludzie nie byli zmuszeni do pracy, ale raczej oddawali się jej jak pasji. Ostatnim, niesamowicie ważnym elementem całego systemu jest zmiana, jaka musi się dokonać w naszym podejściu do rzeczy materialnych. Proszę teraz wszystkich o pełne skupienie, gdyż to, co powiem, mimo że wynika z logicznego, naukowego rozumowania, stoi w sprzeczności z dogmatami dominującymi w naszym systemie od tysiącleci. Musimy przejść z systemu opartego o własność prywatną do systemu opartego na powszechnej dostępności. Wbrew temu, co może podpowiada ludziom, narzucona nam materialistyczna hierarchia wartości nie oznacza to, że nagle przyjdzie ktoś i wszystko nam zabierze dla dobra partii. Skutek będzie zgoła odwrotny. Dzięki podejściu opartemu na dostępie i zoptymalizowanej cyrkulacji produktów możliwe będzie zaspokojenie potrzeb wielokrotnie większej liczby osób, niż ma to miejsce obecnie. Bądź, jeśli masz w domu na przykład aparat fotograficzny i używasz go tylko przez 10% czasu, oznacza to, że przez większość dni w miesiącu zbiera on tylko kurz. Pomyśl, czy to rzeczywiście ma jakikolwiek sens, by każdy na tej planecie przetrzymał taki sprzęt, z którego nikt nie korzysta przez 90% czasu. Oczywiście, że nie. Jeśli zorganizujemy system dostępności w taki sposób, żeby dobra krążyły wśród użytkowników i każdy był zadowolony, wtedy moglibyśmy drastycznie ograniczyć produkcję. Tym bardziej zwiększyć ich efektywność, zminimalizować zużycie zasobów, w tym samym czasie dając wszystkim ludziom dostęp do dóbr, o których im się nawet nie śniło. Nazywamy to systemem strategicznego dostępu. Domyślam się, jak wielu z Was może mieć trudności wyobrazić sobie świat oparty na dostępie. Zwłaszcza jeśli pomyślę o zaciętości, z jaką gloryfikuje się dziś materializm. Jednak wydajność takiego systemu jest na chwilę obecną niedościgniona. A logika nie do obalenia, jeśli odrzucimy wszystkie te wypaczenia hierarchii wartości systemu monetarnego. Zapotrzebowanie ludzi można monitorować w sposób dynamiczny, co uchroni nas przed niedoborami i nadwyżkami. A dzięki zaawansowanym technologiom automatyzacji i dystrybucji wygoda korzystania z dóbr w takim systemie przerosła do oczekiwania 99% ludzi. Nie trzeba nadmieniać chyba, że w systemie nieopartym o własność nastąpiłby dramatyczny spadek przestępczości, możliwie nawet o 90%. Jest jeszcze wiele aspektów gospodarki opartej na zasobach, których nie poruszyłem, a które jedynie nadmieniłem. Na tym jednak zakończę tę prezentację. Więcej dowiecie się w kolejnych częściach, którą dla nas przygotowaliśmy, czyli zaraz po przerwie. Także serdecznie zapraszam.